Czy da się kupić dobry laptop za 1000 zł? Oczywiście, że tak. Sprzęt, który ja kupiłem dzisiaj do filmu, kosztował mnie 900 zł. I taki lapek bez problemu nadaje się do przeglądania neta, prostszego programowania, a nawet uruchomi lżejsze gry takie jak LOL, Minecraft czy Simsy. I naprawdę bardzo fajnie nadaje się do takiego zwykłego, codziennego użytkowania, czy na przykład, jeżeli szukacie laptopa na studia. I w tym filmie oczywiście będzie mowa o laptopie używanym, bo tak prawdę mówiąc, za 1000 zł nie ma szans, żeby kupić. Dobry, nowy laptop. Ten film jest de facto kontynuacją tego, co robiłem już kilka lat wstecz, gdzie pokazywałem Wam różne fajne propozycje do 1000 zł i dzisiaj porozmawiam sobie o tym konkretnym laptopie, ale też pokażę Wam kilka innych alternatyw. I ja akurat wybrałem taki sprzęt, którego faktycznie jest dużo na różnych portalach aukcyjnych i faktycznie można go kupić za te mniej więcej 1000 zł, ale trzeba przyznać, że jeżeli jesteście sprytni, to za te 1000 zł możecie kupić nawet jeszcze fajniejszy laptop. Tak samo fajny jak dzisiejszy sponsor, czyli OVH Cloud. OVH Cloud to europejski dostawca usług chmury prywatnej i publicznej. Mają ponad 30 centrów danych na całym świecie, w tym jedno w Polsce. Oferują jedne z najtańszych domen WWW oraz szereg serwerów bare metal i VPS. Możecie je wykorzystać do hostowania własnej strony, usług produkcyjnych albo do postawienia serwerów gier, takich jak Minecraft czy Valheim. W usługach Public Cloud dostępny jest Kubernetes, instancje z GPU do przetwarzania równoległego lub usługi do trenowania modeli sieci neuronowych. Dowiedz się więcej w linku w opisie. Teraz przepraszam ludzi, że ten laptop będzie droższy po tym filmie. Jak kupujecie, to ich jest mniej. Jak jest ich mniej, to rosną ceny. Dlatego podam Wam kilka propozycji też na koniec, ok? U mnie, co nie będzie niespodzianką, postawiłem po raz kolejny na laptopa z serii ThinkPad. Mam ich bardzo dużo w kolekcji różnych starszych modeli, w sumie 18, ten jest 19 i naprawdę są to sprzęty, które z czystym sercem i z czystym sumieniem mogę. Poleci, To są sprzęty biznesowe, które często kupują korporacje, są pancerne i naprawdę są nie do zdarcia. I tak prawdę mówiąc, to cała moja najbliższa rodzina używa Finkpadów, bo ich w nie wyposażyłem. Finkpada ma moja żona, mój brat, mama, tata, nawet Teściowi ostatnio kupiłem. Tak więc są to naprawdę super sprzęty. Moja rodzina jest zadowolona, bo te sprzęty po prostu działają, a ja też jestem zadowolony, bo wszystko działa i nie muszę poświęcać czasu na, nie wiem, naprawę czy diagnozowanie takiego sprzętu, bo po prostu działa. Ja do tego filmu wybrałem konkretnie model Lenovo ThinkPad T480. To jest naprawdę bardzo fajny 14-calowy laptop ma 4-rdzeniowy procesor, w moim przypadku jest to i5 8. generacji, mam 16 GB RAM, SSD 256 GB i zintegrowaną grafikę. Do tego moja sztuka ma też Oryginalny klucz do Windowsa 10 i można go bez problemu zaktualizować do 11. Ten lapek ma też dwa złącza USB-A 3.1, HDMI, gigabitowy Ethernet czy czytnik kart SD. Z drugiej strony znajdziemy dwa złącza USB-C, dwoma można ładować, a jedno z nich, słuchajcie, to jest złącze Thunderbolt 3 z dwoma liniami PCI Express, o którym nieco później. Nad matrycą znajdziemy też kamerkę 720p, co fajne z fizycznym zamknięciem. Klawiatura ma do tego dwa stopnie podświetlenia i jest mega wygodna, do Opisania. Mamy też wbudowany szybki czytnik linii papilarnych. Touchpad jest całkiem git i precyzyjny, ale każdy szanujący się użytkownik Wingpada korzysta z TrackPointa, co nie? Jeżeli chodzi o matrycę, to moja sztuka jest ciekawa, bo posiada dotykowy ekran, natomiast sama matryca i jej kolory są, no nie bójmy się tego powiedzieć, po prostu słabe. Pokrycie z RGB jest naprawdę bardzo słabe, więc do żadnego zastosowania graficznego raczej się nie nada, ale no do przeglądania internetu jest całkiem znośne. I teraz bardzo ważna rzecz, więc skup Skupcie się. Te laptopy występowały w różnych wariantach, więc trzeba się nieco skupić na specyfikacji tych laptopów, żeby się po prostu nie naciąć. Ja wam wyświetlę teraz na ekranie całą listę, jakie były wszystkie możliwe warianty tych laptopów. Natomiast teraz tak po kolei przejdziemy przez te wszystkie opcje, żebyście wiedzieli, na czym Wy się macie skupić. Po pierwsze, ja celowałbym w procesor i5, ale co ważne, ósmej generacji. Siódma generacja ma tylko i wyłącznie dwa rdzenie, co jest. Po prostu już trochę mało do takiego komfortowego użytkowania, i to samo tyczy się i trójki, więc procesorów siódmej generacji i trójki bym unikał. Tak samo raczej odpuściłbym procesory i7, które czasami się zdarzają w tych laptopach. One mają troszeczkę wyższe zegary, ale zwykle są dużo droższe, i moim zdaniem to nie jest warte, żeby dopłacać tych pieniędzy do. Ciut lepszego procesora. Trzeba też popatrzeć sobie na ekran i wybrać taki, który ma rozdzielczość co najmniej Full HD, czyli 1920x1080. Jest też dostępny gorszy wariant w tym laptopie, który. Sprzedawcy opisują często jako po prostu samo HD, natomiast ta rozdzielczość jest dość niska, i po prostu ten ekran wypada wtedy jeszcze słabiej. Jak mówiłem, jest też wariant z ekranem dotykowym i nawet jest jeszcze wyższa rozdzielczość 1440p. Z ciekawostek można też znaleźć wariant tego laptopa z dedykowaną grafiką Nvidia MX-150. Ona jest mocniejsza niż Integra, ale nadal nie jest to na tyle mocna karta, żeby to był nagle laptop gamingowy. Można też znaleźć specjalne wersje tego laptopa, które mają w Modem Vivan, czyli możecie sobie wtedy wrzucić do laptopa kartę SIM i możecie korzystać z internetu mobilnego. No dobra, i teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie to kupić? Na ten moment, jak ja to nagrywam, to faktycznie jest ich sporo dostępnych w cenie właśnie w okolicach 1000 zł. Natomiast trzeba do tego podejść sprytnie. Możecie poszukać sobie na Facebooku czy na różnych grupkach. Możecie przejrzeć sobie też portale aukcyjne i ogłoszeniowe. No ja tak na przykład zrobiłem i udało mi się fajną sztukę wyrwać za 900 zł. Ale też można popatrzeć na przykład na sklepy. Przykładowo Morele ma specjalną sekcję z laptopami polizingowymi, więc też zostawię Wam link do nich w opisie. Ten laptop wygląda może niepozornie, ale naprawdę ma kilka ciekawych opcji. Po pierwsze, wrócę tutaj do złącza Thunderbolt 3, o którym mówiłem wcześniej, które ma dwie linie PCI Express, co de facto pozwala nam podłączyć do tego laptopa EGPU, czyli zewnętrzną kartę graficzną. Ja nagrywałem parę lat temu film na temat dokładnie tego laptopa i zewnętrznej karty graficznej, więc podlinkuję go wam tutaj i w opisie, gdyby ktoś chciał zobaczyć. Da się to zrobić, natomiast nie jest to szczególnie opłacalne, ale hej, jeżeli ktoś chce, to jest taka możliwość. Natomiast fajniejszą opcją, moim zdaniem jest podłączenie do tego złącza Thunderbolt 3 stacji dokującej. I wiecie, do takiej stacji wpinamy sobie monitor, klawiaturę, myszkę, głośniki, internet, co dusza zapragnie. I potem podpinamy sobie do naszego laptopa. Laptop nam się ładuje i mamy, można powiedzieć, swego rodzaju komputer stacjonarny. Ale jeśli chcecie, to możecie też wykorzystać dowolny inny dok na USB-C. I co może też zaskoczyć niektórych z Was, ten laptop ma dwie baterie. Jedna z nich jest wymienialna, a druga jest wbudowana. I co fajne, możemy sobie robić tak zwany hotswap, czyli jeżeli mamy na przykład dwie takie baterie, to póki laptop działa jeszcze na tej wbudowanej, możemy sobie wrzucić kolejną w pełni naładowaną, ale są też warianty, gdzie te baterie są grubsze, większe i możemy wtedy zyskać jeszcze więcej czasu pracy na baterii. I co dla mnie też było ważne przy wyborze laptopa do tego odcinka, to to, żeby jego dało się też w jakiś sposób rozbudować w miarę prosto. Więc zobaczmy, co kryje wnętrze. Zanim przejdziemy dalej, to musimy wejść sobie tutaj w BIOS, w Config, Power. I wyłączyć tą wbudowaną baterię, bo tutaj jak mówiłem są dwie baterie w tym laptopie. Jedna zewnętrzna i jedna wbudowana. Czyli klikamy sobie tutaj. Tak. Teraz wyciągamy sobie tą baterię. Cyk. Pyk. Mamy zwykłe, normalne śrubki krzyżaki. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrubek, które musimy odkręcić. Odczepić zaczepy. I mamy dostęp do całego laptopa. I tatarada. I jak widzicie, tutaj mamy naprawdę bardzo prosty dostęp do wszystkich komponentów. Mamy tutaj, słuchajcie, dwa sloty na RAM. To jest DDR4 Sodim. I jak widzicie, ja mam jedną kość 16GBową. Co nie jest idealnym rozwiązaniem dla wydajności, do czego jeszcze potem wrócimy. Tutaj mamy miejsce na modem Vivan. Tutaj znajdziemy kartę Wi-Fi, którą można sobie wymienić. W tym miejscu znajduje się ramka na dysk. Ja tutaj mam zamocowany dysk M2 NVMe. Można też ewentualnie zamontować sobie tutaj dysk 2,5-calowy, ale jak sami widzicie, to jest jakby opcja jedna, czyli albo taki dysk, albo taki. Lepiej oczywiście M2 NVMe, bo po prostu będzie szybszy. A skoro stwierdziłem, że już tutaj jesteśmy, to zobaczymy, czy pasta jest git. Wystarczy odkręcić te cztery śrubeczki, odłączyć tutaj kabelek z wentylatora i słuchajcie, proszę bardzo, można wyciągnąć cały układ chłodzenia. No i widzę, że pasta, która tutaj była, jest ok i układ chłodzenia też wydaje się być czyściutki, także to cieszy. Wiecie, jak się kupuje używany laptop, to warto to sprawdzić, tak? Czy mamy czysty układ chłodzenia, czy pasta nie jest totalnym strupem? Takie po prostu dobre praktyki. Ja wiem, że jak się kupuje laptop, to zaraz by się chciało go używać, ale naprawdę warto to zrobić, no bo po prostu to wpływa na jego kulturę pracy. I jak mówiłem, ten laptop, gdy ja go kupiłem, miał tylko jedną kość 16 GB i przez to nie działał nam tak zwany Dual Channel. Czyli jeżeli chcemy wycisnąć absolutnie max wydajności z takiego laptopa, powinniśmy mieć dwie kości, czy na przykład dwie kości po 8 GB, w sumie 16. Więc ja też tak zrobiłem, wrzuciłem tutaj dwie kości po 8 GB, więc mieliśmy tyle samo RAMu, ale działał dual channel i na przykład w grach widzieliśmy duży wzrost wydajności. Prawdę mówiąc, jeśli nie planujecie grać w gry, ani robić jakichś ciężkich zadań na tym lapku, tylko przykładowo przeglądać sobie Neta, to możecie kompletnie odpuścić te dwie kości RAMu. Jeżeli trafi wam się laptop z jedną. I testując właśnie gry, zobaczycie, że wiele prostszych tytułów na tym laptopie działa bez najmniejszego problemu. LOL, Minecraft czy jakieś tam Simsy. Spoko oczywiście nie jest to laptop do gier, trzeba to jasno podkreślić. Natomiast wiele prostszych tytułów działa i dla was to sprawdziłem. Przykładowo, LOL działa nawet fajnie na jednej kości RAMu, ale z dwiema śmiga już dużo lepiej, jak zobaczycie. Minecraft dostał bardzo dużego kopa z pamięci Dual Channel i jest bez problemu grywalny na tym lapku. Spoko wypadają też The Sims 4, bo na takich niskich, średnich ustawieniach spokojnie przebijają 60 klatek. Valorant szału nie robi, ale też mamy całkiem znośną ilość klatek na sekundę i myślę, że dałoby się pograć. CS:GO działa jako tako. Pewnie działałoby troszeczkę lepiej, gdyby obniżyć rozdzielczość, a te wartości najniższego procenta są troszeczkę zaniżone przez benchmark, z którego korzystam. Odpada natomiast totalnie Overwatch 2, gdzie nawet redukcja rozdzielczości do 720p nie pomaga i klatek jest po prostu zbyt mało. Fortnite się uruchamia na trybie bardzo niskiej wydajności, ale ma częste przycinki, o czym mówi nam wartość najniższego procenta. No i raczej ciężko byłoby grać na takich ustawieniach. Sprawdziłem też z ciekawości GTA V i na rozdzielczości 720p z dwiema kościami RAMu jest nawet grywalne. I powiem wam, że na upartego chyba nawet dało radę, by przejść tą grę na takim laptopie. Natomiast, jak mówię, pokazuję wam to bardziej w ramach takiej ciekawości. Jeżeli ktoś z Was w przerwie od pracy czy nauki chciałby sobie strzelić rundkę w Lola, to się da, natomiast w żadnym wypadku nie jest to laptop gamingowy. Z Cinebenchu R23 ten laptop wykręca trochę ponad 3000 punktów. Tą wersję laptopa zasilimy zasilaczem 65W. Oryginalna kosteczka, jak widzicie, jest dość kompaktowa, przez to, że laptop ładuje się za pomocą USB-C, to możemy też taką ładowarkę wykorzystać przykładowo do naładowania telefonu albo innych sprzętów. Wiadomo, to jest sprzęt używany, więc baterie są już troszeczkę zdegradowane. U mnie mają one około 400 i 680. Cykli, więc jest to jakieś 80 i 87% oryginalnej pojemności. Ale laptop trzymał mnie w takiej konfiguracji od 5 do 6 godzin, przy, przy takim zwykłym przeglądaniu internetu czy oglądaniu YouTube'a. Kupując laptop używany, no to tutaj może być totalna loteria, jeżeli chodzi o baterię. Możecie trafić na bardzo fajny, niezajechany, a możecie też trafić na kompletną masakrę. No i tak jak też mówiłem na początku, przygotowałem dla Was też kilka alternatywnych modeli, bo tego konkretnego może po prostu zacząć. Brakować, poleciłbym wam na przykład Finkpada T580. To jest wersja 15,6 cala, czyli troszeczkę większy laptop. I przykładowo taką sztukę udało mi się kupić miesiąc temu dla mojego teścia. Naprawdę bardzo fajny laptop. Jeżeli umiecie dobrze szukać albo się targować, za 1000 zł czy w tych okolicach możecie też znaleźć Finkpada T490. I to jest troszeczkę nowszy model, czyli no, w domyśle lepszy. Natomiast zwrócę uwagę na to, że on już ma przylutowaną jedną kość pamięci, jedna jest tylko i wyłącznie do wymiany. Możecie też poszukać przykładowo ThinkPada T480S, czyli wersję Slim, tego omawianego dzisiaj laptopa. Ona jest troszeczkę cieńsza, lżejsza, ma mniej portów, ale też przez to ma przylutowaną jedną kość pamięci, druga jest do wymiany w razie czego. A jeżeli szukacie czegoś w ogóle ultra hipermobilnego, to jeszcze jest model X280, który ma zaledwie 13 cali, tylko tam w ogóle już jest totalnie przylutowany RAM i nie ma możliwości jego rozbudowy czy wymiany. I między innymi dlatego nie wziąłem go w ogóle do tego odcinka, bo ja nie lubię po prostu, gdy RAM jest przylutowany. No i oczywiście warto też popatrzeć sobie na laptopy marki Dell, to są też naprawdę fantastyczne laptopy biznesowe, między innymi te z serii XPS czy Latitude. Naprawdę można znaleźć super sprzęty, też w całkiem przystępnych cenach i one również są dość mocno pancerne. Jeżeli ktoś z Was faktycznie szuka takiego lapka w okolicy 1000 złotych, myślę, że warto też przeczytać komentarze pod tym filmem, bo. Moi widzowie przypuszczam, nie zawiodą i też napiszą sporo fajnych propozycji. Także tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!